Cześć, dzień dobry, witam was wszystkich. Niestety, jak pamiętacie, w poprzednim odcinku poprosiłem Laresa, żeby mnie odprowadził do nauczycieli. No, odprowadził. Tak odprowadził, że pamiętam, ostatnią kwestię dialogowa była taka, że ja poczekam tutaj na ciebie, ewentualnie jak nie przyjdziesz, to ja wrócę do tamtego gościa. Po prostu jestem taki wkurzony, bo straciłem tyle czasu, że już nawet nie pamiętam, jak ten typek ma na imię. No jest, stoi, czeka na mnie. Próbowałem już wszystkiego. Kiedyś taki zamieniałem się w typa. F8, wszystko, no stoi, nic. Uwierzcie mi, ja klikam, ja chcę z nim pogadać, ja klikam, nic nie działa, nic, stoi, zamieniam się w niego, F8, odmieniam się, nie chcę wrócić, próbuję go zabić, nic, stoi. Pewnie masz rację. Muszę uciec się do kodów i przyzwania go, żeby w ogóle go odczopować, bo to jest... Zawiesił się, po prostu się zawiesił. Po prostu stoi. Wryło go. Jak zobaczył, że mam 6 poziom, kurde, wryło go. No nic. Już myślałem, że będę musiał wczytywać grę sprzed odprowadzaniem tego naszego kasztana, ale no wpadłem na lepszy pomysł, po prostu go przywołam, będzie dwóch Lesterów. Przed chwilą przywołałem Laresa, a ten co zrobił, wyciągnął miecz, toporek i mnie zabił. Ale no cóż, zapiszemy na wszelki wypadek, zresztą mam zapisane, dobra, nieważne, insert jak to było, PC, podkreśnik, nie! Dobra, jeszcze raz. Insert, PC, podkreśnik, psionic i on do mnie zagada. O. I on automatycznie do mnie powinien zagadać, bo jest ten bal na bip. Ach, miło cię znów widzieć. Co u ciebie słychać? I tutaj sobie zaczniemy odcinek. Zapraszam. Okej, odwalamy szopkę, o którą nas prosił, o której nam wspominał, żeby się przypodobać. Dlatego mi był niesamowicie potrzebny do tego Lester, bo inaczej bym po prostu tego nie przeszedł. Chociaż przeszedłbym grę, bym dołączył do starego obozu i miałbym w dupie tego Balnabiba. No ale chcę jednak to zrobić, no. Wyrzekłem się starych bogów. Czyżby? Co cię skłoniło do tak drastycznych kroków? Przeżyłem objawienie. Śniący zwrócił się do mnie. I co powiedział? Powiedział: idź do obozu na bagnie i przyłącz się do bractwa. Jesteś szczęśliwym człowiekiem, nieznajomy. Tylko nieliczni dostąpili takiej nagrody. Zostałeś wybrany przez śniącego. Czy twoim życzeniem naprawdę jest dołączyć do nas? No czerto. Co takiego? Ach. Tak, chcę podążać drogą śniącego. Idź do Korkaloma. Powiedz mu, że przysyłam cię do niego, bo widzę, iż twoja wiara jest szczera. I co? Jak Korkalom powiedział, że muszę 4 sobie zjednać. Kolejne 250 punktów doświadczenia. Nie, ty już mi nie pokazuj, gdzie dojść. Ty już sobie tutaj stój. Tam twój brat bliźniak został pod drabinami. Czyha. W dzisiejszych czasach. No niestety. No dobra, po co mi mapa? No na co mi ta mapa? Tamten powiedział, że mogę. Jeszcze raz. Walka dar wprowadza nowicjuszy w tajniki magii. No właśnie. Jeśli chcesz zwrócić na siebie jego uwagę, posłuż się czarami. Ale muszę je gdzieś kupić. Nie potraktuj go od razu uderzeniem wiatru. Uśpij któregoś z jego uczniów albo coś w tym stylu. Bal Namib to ten przy bramie. Pozostali guru są mnie. Dzięki. Dobra, okej. Tego Bal Namiba to już mam. Tamtemu przysłałem kasztana. Już mam 2. Tamtego trzeba gdzieś tam jakiegoś nowicjusza potraktować czarem usypiania. Gdzie mam go kupić? Halo!
O, siema Lester. Musi być jednak ziarno prawdy. To nie ten właśnie? No, Balgadar. No super, no wystarczy jednego nowicjusza potraktować czarem, ale skąd go kupić? A tamten? O. Tamten to naucza, to właśnie mu przysłałem tego kasztana, to nie. Ale może teraz będzie chciał ze mną handlować? Nie. Powiesz coś? Nie. Kolega Dusty nie ma nic do powiedzenia. Dobra, tamten co ma same oszcza, bo to kowal jest. Tak, pewnie masz rację. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Ot co? Chciałbym to świetnie. No nie masz nic ciekawego. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Bryłki rudy, no dobra. A na co mi te bryłki rudy, jak to wszystko i tak mogę zamieniać? Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Nie wiem. Po co się bogacić, jak można śmieci zbierać i też je wymieniać? Ludzie zawsze gadają. Gitary zostawiam, tak jak mówiłem. Od razu wiedziałem. To jest 35 dopiero. Tu pójdzie kasiora. Lepiej się do tego nie mieszać. Gruba. Dobra, 200, dawaj. Dawaj wsio. Już dość tej paplaniny. Pogadajmy lepiej. Przyjmij. O, ale po prostu tak mi ulżyło, że poszło to dalej. Już myślałem, że będę musiał wczytywać 2 godziny gry jak psu z gardła. O, a ten? Czy macie już wystarczająco dużo napoju, by przywołać śniącego? Niestety, nasi myśliwi polują na pełzacze dniem i nocą, ale wciąż nie mamy dość wydzieliny. Ta. To wam nic nie da. A ten? Jest ten za nim w stanie. Koniec, fajnie, no to dobra, to była dobra. Pogadanka, dawaj ziele. Przyszedłem po moją codzienną porcję ziela. Proszę bardzo. Chcę co? Czego szukasz? No, zwoju. Zwoju uśpienia najlepiej. Tego szukam. No i teraz będę szukał go pół godziny cały odcinek. Zobaczymy, kto co tutaj ma do powiedzenia. Tam na górę i tak chyba nie wejdę, bo mnie do Hyperiona nie wpuszczą. Czekaj, lepisz takie sprawy. Nowicjusz. Nie. Strażnik, strażnik do tych tam klęczących zaraz wrócimy. Lepiej się do tego nie mieszać. Tylko zachowaj to. Talas, ten co ma do powiedzenia? Skończ, ja co tu chcę pogadać, halo. To się już więcej nie powtórzy. Aha. Myślałem, no. Że to... Mhm. W dzisiejszych czasach jak nie to do Koloma. Od razu wiedziałem, że cześć. Cześć. Dobra, wzdycha. To se wzdychaj. Idę do Korkaloma, zobaczę, jak nikt tam nie będzie miał tego zwoju, no to ja nie wiem. Nowicjusz. Ten robi te miksturki swoje, no. Pik. Dawaj, panie, kurde. Idziemy do Korkaloma, zobaczymy, co tam jej. Pewnie masz rację. Może? Idziemy, dobra, powiem mu, że przysyła mnie tamten bal. A ty nie chcesz ze mną pohandlować coś? No nie. A ty? Kurde molo. Czego chcesz? Kurde molo kolo. Chyba udało mi się przekonać Balów. Bal Namib jest przekonany co do szczerości mojej wiary. I? Bal Tondral uważa, że powinienem zostać przyjęty. Przyprowadziłem mu nowego ucznia. I? To już wszystko. Marnujesz tylko mój cel. Dobra. Do zobaczenia. Oby. Skąd mam wziąć czar? Ty dobra, zaświruję światłem, nie wiem.
Już myślałem, już się składał do lotu. Dobra, nie wiem, światło. Uśpi najlepiej jednego z jego uczniów. Czym, ja się pytam? Już nawet ja nic nie chcę za darmo, żeby po prostu... Nie wiem, leży gdzieś tu zwój? No nie. Nie wiem, światło, uzdrowienie, o. 5 punktów many mi brakuje. Światło. Wątpię, żeby to coś dało. W ogóle robię błąd, bo wszystko zapisuję na jeden. Widziałeś? Światełko. Niech śnią. Nie, światło nie robi na nim żadnego wrażenia. Dobra, z pocisku dostanie. Spokojnie. Żadnej magii. Mądra decyzja. Bójka! Rozruba! Zabił mnie, ty. Mam ochotę wygooglować. Szkoda mi czasu na to. 10 minut już. Pogadajmy lepiej o czymś. No. Cześć, jak leci? Szukałem, szukałem i znalazłem. Pracuję od 2 dni. Nie chciał w ogóle ze mną gadać. Harlock powinien mnie zmienić już dawno temu. Ten człowiek nigdy się nie zmieni. Pewnie śpi teraz jak zabity w swojej chacie. A dlaczego nie pójdziesz do niego i nie dasz mu porządnego kopa w tyłek? Nie mogę stąd odejść, póki Balorun wszystkiego pilnuje. Tak czy inaczej, robota musi zostać wykonana. Ale ty mógłbyś tam pójść zamiast mnie. Jego chata jest zaraz pod laboratorium Korkaloma, koło Fortuno. Powiedz mu, żeby ruszył tu swój leniwy tyłek. Nikt w ogóle nie chciał ze mną gadać, znaczy w sensie nie nikt, on nie chciał. Ciężko było z nim zagadać. Tak animacja mu się wżarła w mózg, chyba całe życie ubija to masło, że nie chciał w ogóle zagadać, w ogóle totalnie. Poczekajcie. W ogóle nie chciał zagadać, nic. Nul, zero, biegałem, szukałem po tych balach. Próbuję unikać googlowania, ale z Lesterem no niestety trzeba było. Czekaj, laboratorium Korkaloma. Pewnie źle biegnę. Tam gdzie tamten ziomek rozdaje gratisy. Trzeba to się chyba obejść dookoła, nie? To jest po tamtej stronie. I po prostu nie chciał ze mną zagadać. Musiałem klikać jak na napierdzielać w myszkę cały czas, żeby po prostu przestało, że tak powiem, skończyła się animacja, żeby w ogóle załączył się dialog, żeby odszedł od tego ubijania masła. Dobra. Jeszcze trochę nie ogarniam. Ja wiem, że to ma 5 metrów kwadratowych, no ale jeszcze tego nie ogarniam, tego obozu. Dla mnie wszystko wygląda tak samo. Dobra, to chyba tu, nie? Dobra. To było tutaj, co on tutaj... To było tutaj, co on tutaj jął. Rozdaje ziele. O. To nie ten duryń? O. Przysyła mnie Gorim. Co? Chyba trzeba będzie... Dobra, dobra. Chyba trzeba będzie sobie zapisać, bo tu nie wiem, czy nie dojdzie do jakiejś bitwy. Bitwy. Słuchaj, koleś. A. Kazałem ci spadać. Harlock nie jest leniwy, ale i bardzo uparty. Chyba powinien być bardziej stanowczy. Co? Nie uciekaj, halo! Nie chcę go zestrzelić z łuku, bo go zestrzelę, a przy strażnikach chyba jak go ciapnę, to będzie chyba kapota. Dobra, inaczej. Bo ja tam nie wiem, co on powiedział, bo przeskipowałem, myślałem, że on powie to samo, co przed chwilą. Chciałem ci tylko przypomnieć, że masz zmienić twojego kolegę. Słuchaj, koleś! Okej. Nie masz nic.
Ale siekierka, może być? O! 5 na 9, panie, co za siekierka. Dobra, wstawaj. Halo! Dawaj, koleś! Żeby już nie przytaczać mema. No. Dobra, nie siadaj, tylko do roboty. Znów szukasz kłopotów? Ja szukam kłopotów. No i co, masz już ochotę zmienić swojego kolegę? Wiesz co, jesteś jak wrzut na tyłku. Czemu wtykasz nos w nie swoje sprawy? Chciałem tylko zobaczyć cię przy pracy. Dobra, już idę. Frajer. Przepuść mnie. Dobra, frajer. Ty jesteś frajer, do roboty masło klepać. Ludzie zawsze gadają, no. Jeśli myślisz, że... Dobra, teraz misja znaleźć tamtych ubijaczy masła. Akrobatyki się nie nauczy, bo z zręcznością 10, nie wiem, akrobatyka chyba nie jest zależna od zręczności. Czekaj, nie pamiętam w ogóle, nic praktycznie nie pamiętam. A tych zadań to w ogóle nie kojarzę. Nie robiłem tego. Hej. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. To się... Chcę po prostu zdobyć przychylność 4 balów, jeżeli ich jest 5, to 5, jeżeli 6, to 6, po prostu wszystkich, żeby nabić jak najwięcej punktów doświadczenia. I dopiero później pójść do nowego obozu i robić to samo. Punkty, jeszcze raz, punkty, chcę być koksem. Tak długo. Pewnie jest jakaś krótsza droga, poleciałem naokoło. O. Rozmawiałem z gorilą. Oddałeś jednemu z naszych braci nie lada przysługę. Sam się odezwał. Twoja sprawa była słuszna. Dlatego postanowiłem wyznaczyć cię do pewnego szczególnego zadania. Korkalom pilnie potrzebuje do swoich eksperymentów świeżej dostawy bagiennego ziela. Nasi zbieracze pracują dniem i nocą. Idź do nich i przynieś wszystko, co uzbierali do laboratorium alchemicznego Kaloma. Okej. Gdzie znajdę tych zbieraczy? Nie pozwoliłem ci zwracać się do mnie. Módl się, aby śniący wybaczył ci to bluźnierstwo. A teraz odejdź. Twoje zadanie jest niezwykle ważne. To niezły bal. No ale na szczęście... zbieraczy, tam jedna grupka była na gabagnach. To pewnie na bagnach, którzy tam siedzą i zbierają. Od razu wiedziałem. Ta, ale skąd ja to wszystko kojarzę? Musiałem to kiedyś robić. Tak długo jak mnie to. A i ten wariacik jest tutaj. A co ja mam zbierać? Bagienne ziele. Tak. Tutaj. Przysyła mnie Bal Orun. Mam dostarczyć do obozu zebrane przez was ziele. Świetnie. Nie będę musiał sam tego dźwigać. Nie zapomnij zajrzeć do Virana po drugiej stronie bagna, jeśli jeszcze cię tam nie było. W przeciwnym razie dostawa będzie zbyt mała i ktoś mógłby pomyśleć, że sprzedałeś część towaru komuś innemu. No to Virana szukam. Komu niby miałbym sprzedać to ziele? O, podsunąłem ci niezły pomysł, co? Gdybyś kogoś znał, moglibyśmy podzielić się po połowie. Cóż, znam pewnego człowieka w nowym obozie. Pewnie zainteresowałoby go nasze ziele. Ale gdyby guru złapali cię na gorącym uczynku, rzuciliby cię na pożarcie wężom. Ja o niczym nie wiem, jasne? Dobra. Kto będzie odbiorcą w nowym obozie? Myślisz, że podam ci imię, a ty ulotnisz się z całym towarem? Tak łatwo ci nie pójdzie. Chcę 50 bryłek rudy zaliczki. Wtedy pogadamy. I to jest dobry temat, żeby się wkupić na nowy obóz, ale... Nie. Zapomnij o tym. Tylko nie wyobrażaj sobie, że możesz tak po prostu pójść do nowego obozu i sprzedać towar byle komu. Jeśli nie trafisz na właściwego człowieka, nigdy się go nie pozbędziesz.
No chyba, że jakiś szkodnik ci go zabierze. A tam jeszcze było nieprzeskarżone, to jest co, forma pożegnania? Nie przeszkadzaj sobie w pracy. A myślisz, że co ja robię? Grzebię sobie w jajach? Nus. Dobra, szukamy tego drugiego. Ale tam są wynysze. Nie widać i nie słychać. Ale mi podpowiedział teraz tym nowym obozem, no. Zaciekawił mnie. I tak nie chce się przyłączyć do bractwa, to po co mi to się, raczej po co, no żeby dla Kaloma dać, no ale... O! Się pojawili znikąd. Jeźdźcy apokalipsy. Ue, ten gdzie poleciał? Do roboty, a nie stać i gadać. Przybywam z polecenia Bala Oruna. Mam wziąć wszystko, co udało się wam zebrać do Kor Kaloma. I co, myślisz, że to takie łatwe? Każdy mógłby się tutaj zjawić, mówiąc, przysyła mnie Bal Orun. I co wtedy? Mam wydać całe ziele byle w łuczędze? Jeśli mi nie wierzysz, sam go o to zapytaj. Mam lepszy pomysł. Jeśli chcesz nas przekonać, że jesteś tym, za kogo się podajesz, wyświadczysz nam drobną przysługę. Tak, Domino. Co mam zrobić? To tylko drobiazg. Praca na bagnach nie należy do najbezpieczniejszych. No i roi się tu od tych przeklętych krwiopijców. Gdyby ich tutaj nie było, nasza praca stałaby się o wiele bardziej znośna. Kapujesz? Nie widzę już żadnych krwiopijców. Już byłem wcześniej, nie widzieliście tego. Żadnego robala w polu widzenia. Odwaliłeś kawał solidnej roboty. Cóż, albo jesteś po naszej stronie, albo jesteś skończonym idiotą. Nikt inny nie podjąłby się takiego zadania. Ale skończony idiota nie próbowałby mnie wykiwać, co nie? Masz to wszystko, co udało nam się zebrać. Zanieś to do Kor Kaloma. Jakby zaczął narzekać, że to za mało, możesz mu powiedzieć, żeby sam ruszył tutaj swój zadek i przekonał się, jak ciężko musimy harować. Byłem tutaj już wcześniej, powybijałem te wszystkie, raczej wszystkie, no nie wszystkie, no tam jeszcze latają zwyrodnialcy. Coś tam polatałem, pozabijałem tutaj trochę tych krwiopijców. Jak szukałem właśnie to... Jak szukałem tych balów i tych wszystkich innych rzeczy, to tutaj trochę pobiegałem. I powybijałem je niechcący, co mi dało szybkość w wykonaniu tego zadania. No i teraz pytanie, za 50 bryłek rudy mogę się dowiedzieć, kto jest odbiorcą... O? Co tu robisz? Pilnuję, żeby błotne węże nie podpływały zbyt blisko obozu. Na twoim miejscu trzymał... A dobra, to już gadaliśmy z gościem. O czym to ja? No, żeby to do nowego obozu. Ile ja tego mam ze 100? Tam było 50, a tu nie zwróciłem uwagi. W pozostałych... 108, bagienne ziele. Wartość 8. To nawet niech będzie połowa. 400. Zaczynamy to zastanawiać. Za 4 paczki. Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. Za 4 paki. Dobra, zobaczymy. I idę mu to oddać, no. Robimy. Sztuka za sztuką. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. No, ale mnie zaczął tam zastanawiać, ale tutaj sobie skreślę teraz. Dobra, pogoogluję sobie, to już zrobię, no bo chciałbym to po prostu wycisnąć z tego wszystko na maksa. Nie wiem, ile jest balów,
To mam zdobyć przychylność 4. Jeżeli jest tylko 4, no to sobie przekreślam całą drogę do bractwa. Jeżeli ich jest 5, to sobie daruję to ziele i zrobię i zdobędę przychylność kolejnego. No dobra, ale to już zobaczymy w kolejnym odcinku. Tak więc muszę zobaczyć, co tu się w ogóle dzieje. Miałem nie googlować, no ale chcę z tego wycisnąć max. Dzięki wielkie, że byliście, widzieliście, oglądaliście. Na razie, cześć.